Już za chwilę GZS Tłuchowia Tłuchowo spotka się z liderem Włocławek, Mateusz Orłowski. Kłaniam się, Jarosław Kułaga, 4 Mateusz Tomaszewski, 8 Dawid Klepczyński, 3 Damian Figura, kapitan zespołu, 8 Wiktor Gawroński, 9 Nikolas Brzeziński. Dziś w ogóle w ten weekend wypchana po brzegi, więc serdecznie zapraszamy do śledzenia tej, jak i innych transmisji, no i też do subskrybowania naszego kanału. Rozpoczęło się spotkanie w ramach 16. kolejki 4. Ligi Kujawsko-Pomorskiej. Ale na razie całkiem nieźle sobie radzi defensywa tej drużyny, chociaż teraz Kieplin rusza na przebój, Kieplin przed bramkę i jest trafienie jakby na zawołanie, można powiedzieć. Wykrakałem troszeczkę z tym brakiem czystych kąt drużyny z Włocławka. Podobnie będzie też dzisiaj w sierpcu, bo to w 39. minucie spotkania Tłuchowia wychodzi na prowadzenie w meczu. Ale to był ostatni akcent tej pierwszej części gry, po której to Tłuchowia Tłuchowo prowadzi z liderem Włocławek mecz bawy Tłuchowi przy rozpoczęciu gry od bramki, ale udało się wyjść cało z tych opresji. Jeszcze świetne podanie odpierające do Tomaszewskiego. Tomaszewski na pole karne, wybijają Włocławianie. Tu jeszcze jednak pechowa interwencja. Najpierw obrońcy, który piłkę w kierunku bramki odbił, a potem jeszcze fatalne zachowanie Patryka Jonkierta, który bili się Włocławianie, choć tylko na moment strach im zajrzał w oczy przy tym rozpoczęciu gry. Teraz będzie sam na sam z bramkarzem Łukasz Pikalski i jest świetna odpowiedź na tego kuriozalnego gola z przed chwili. 2-1. Wszanie przyboczne linii boiska, z którego rodzi się out dla Tłuchowi. Kieplin w charakterystyczny sposób, right po linii końcowej, jeszcze Gaul. Uderzenie z 16 metra, ależ trafienie teraz Dawida Klepczyńskiego. Przepiękny strzał pod samą poprzeczkę bramki Jonkierta. 3-1 w 65. minucie Kowalskiego. A teraz jest okazja na 4-1 dla Tłuchowi. W idealnym momencie, można powiedzieć, realizator nam się przełączył z powrotem na boisko, bo to wreszcie dopina swego Dawid Kieplin, bo próbował, ale nie mógł tej piłki wepchnąć do siatki. W końcu to się udało strzałem między nogami Patryka Jonkierta. 16 gol w ligowych rozgrywkach zawodnika z numerem 9 na koszulce. Tutaj mijanka, ale zdaniem sędziego spalonego nie było, no więc Kieplin ruszył na bramkę i z dosyć ostrego kąta pokonał gol kolejnego trafienia piłkarze, kibice Tłuchowi od piłkarzy tego zespołu. Być może teraz to się stanie, bo dobre rozciągnięcie do lewej strony Branta. Jeszcze strzał z 15 metra Pawła Gaula i to kapitan Tłuchowi Tłuchowo strzałem kolejnym dzisiaj pod poprzeczkę bramki Jonkierta zdobywa tego 5. upragnionego przez kibiców gola. Razy wsparcia z trybun dla kibiców, dla piłkarzy od kibiców z Tłuchowa i idą po 6. bramkę gracze w żółto-niebieskich strojach. Kamil Nowicki, 2. trafienie dzisiaj tego zawodnika, a 5. w całym sezonie 22-23, w całej rundzie jesiennej tego sezonu w zasadzie. Tak należałoby powiedzieć, 6-1. To z obrońcę, jeszcze w odpowiedzi gospodarze. Dobra piłka do Śmigrockiego. Śmigrocki sam na sam z bramkarzem. Śmigrocki, ależ tutaj jeszcze takim krzyżaczkiem zaskoczył Patryka Jonkierta. No jak kończyć to z przytupem, można powiedzieć. Z takiego założenia wyszedł Bartłomiej Śmigrocki. Zobaczmy, to jak się zaczaił na Jonkierta i jeszcze zagranie krzyżaczkiem właśnie w wykonaniu zawodnika, który z ławki rezerwowych pojawił się na placu gry w tym spotkaniu.
Śmigrodzki z pierwszym swoim golem w tym sezonie czwartoligowych zmagań, a siódmym dla Tłuchowi, jeśli chodzi o to spotkanie. 7-1, a więc wyrównany koniec końców ten najwyższy wynik w tym sezonie osiągnięty przez zespół z Tłuchowa, z też tego stadionu z sierpnia, z meczu z Chełmnianką Chełmno dziś.